mamy do wyznaczenia dziedziny trzech funkcji liczbowych. W każdym przypadku x występuje w mianowniku, a na dodatek ta trzecia funkcja to suma dwóch pierwszych funkcji. Przypomnę, że dziedziną funkcji liczbowej jest zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których wyrażenie opisujące funkcję ma sens liczbowy. Tutaj ten sens związany jest z jednym prostym, znanym wszystkim zastrzeżeniem, mianowicie nie wolno nam dzielić przez 0. Zatem musimy usunąć z dziedziny, a właściwie nie dopuścić do tej dziedziny, miejsc zerowych mianowników. Na początek dziedzina funkcji f. Ponieważ w mianowniku widzimy x minus 1, no to właśnie to x minus 1 musi być różne od 0, czyli x musi być różne od 1. To oznacza, że dziedziną funkcji f jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych z wyjątkiem 1. Dziedzinę możemy przedstawić jeszcze w postaci sumy dwóch przedziałów. Będą to przedziały otwarte, 1 jest jedyną liczbą, która nie należy do tej sumy. Przejdźmy do funkcji g. Tym razem w mianowniku widzimy 3 minus x, zatem 3 minus x musi być różne od 0. To oznacza, że minus x musi być różne od minus 3, czyli inaczej x musi być różne od 3. Dziedzinę tej funkcji tworzą wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem 3. Oto ta dziedzina zapisana w postaci sumy dwóch przedziałów. W ostatnim przypadku musimy zadbać o to, aby oba wyrażenia wymierne, które tutaj dodajemy, w skrócie oba ułamki, które dodajemy, miały niezerowe mianowniki. Zatem oba naraz muszą być różne od zera. To nam daje x różne od 1 i jednocześnie, z naciskiem na jednocześnie, x ma być różne od 3. Zatem do dziedziny należą te wszystkie liczby rzeczywiste, które są różne od 1 i od 3. Tym razem, jeśli chcemy zapisać tą dziedzinę w postaci sumy przedziałów, dostaniemy aż 3 przedziały. 1 i 3, te liczby brzegowe, które oczywiście do otwartych przedziałów nie należą, to jedyne liczby rzeczywiste, które nie należą do dziedziny. Myślę, że warto to w ten sposób zapamiętać. Do dziedziny funkcji wymiernej nie należą miejsca zerowe mianownika albo mianowników.